25 maja w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Opactwie zorganizowany został festyn rodzinny, w którym oprócz wychowanków ośrodka, ich rodzin, uczestniczył także Andrzej Jung, starosta kozienicki, ksiądz Henryk Kowalczyk, proboszcz parafii pod wyzwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opactwie oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Witam rodziców, witam gości, witam też uczniów. Życzę wszystkim w imieniu swoim i pani dyrektor udanej zabawy. Cieszę się z waszych osiągnięć. Wasza szkoła wykonuje bardzo dużą pracę. I życzę wam wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów, dzisiaj wspaniałej zabawy. Całą imprezę poprowadziła gościnnie Wanda Bond, w którą wcieliła się Marzanna Nowak, jedna z nauczycielek specjalnego ośrodka. Ja mam taki grafik napięty, proszę państwa. Co tydzień jakaś impreza. Co tydzień. No prawie, że mało, ja muszę się pochwalić państwu, mało nie otarłam się normalnie o Eurowizję. Prawie, że. No mało brakowało, ale wesele musiałam poprowadzić. Naprawdę. Ale tutaj ja mówiłam, że déjà vu przeżyłam tu. Normalnie déjà vu. Jakbym od 18, mówiłam już państwu, od 18 lat pracowała. Prawie, że. Bo pani tu Joanna, ja nie dokończyłam. Nie dokończyłam, bo to ja bym tam gadała z państwem do samego rana następnej nocy. Proszę państwa, ja mam tak gadane, ale to nie o to chodzi, bo tu ja wiem, wy się nie cierpliwicie, proszę państwa, czas leci oczywiście i tak, tak. Już, proszę państwa, pani Joanna mnie zaprosiła, bo tamta pani coś nie mogła, zęby ją rozbolały, coś ze struną miała, znaczy się głosową, no i dlatego, ale ja dla pani Joanny wszystko mówię, znajdę ten czas i przyjechałam tu do was, bo ja, proszę państwa, pochodzę z Trąbek, Trąbki stare, wiecie państwo, gdzie to jest? Nie wiecie, to jest jak się jedzie na Kraków przez Gdańsk. O. Nie dość, że aura nam sprzyja, słońce i pogoda cudowna, sprzyjająca właśnie zabawie i wypoczynkowi, to właśnie spotykamy się w plenerze, żeby się wspólnie bawić. Ale do tej zabawy zapraszamy zawsze rodziców i szkoły ościenne, więc taką mamy integrację, wspólną zabawę i radość. Festyn rozpoczęła prezentacja umiejętności wokalnych i aktorskich uczniów specjalnego ośrodka. Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum, która mamy nie słuchała, rere kum kum bęc. Na spacery wychodziła, rere kum kum, rere kum kum, innym żabkom się dziwiła, rere kum kum bęc. Drogi mężu, żeś się wielka stała, zaginęła nasza córka mała. Tyle razy jej mówiłam, żeby sama nie wychodziła. Ze zmartwienia zmysły tracę, że jej więcej nie zobaczę. A to łobuz i niesnota, z naszej żabki wielka wszota. I fingucha, nic nie słucha i figruje, nieładnie się zachowuje. Jak wróci, to zostanie lanie. Po co zaraz te znorwanie lanie? To marny sposób na wychowanie. Teraz są metody nowe. Wychowanie bezstresowe. Wnosiłam taką modę. Z tej mody nasza żabka sypadła jak kamień w wodę. Może by napomyliła drogę, albo skręciła nogę, żeby bociana nie spotkała nasza żabka mała. No i to gadanie, co za poszukiwanie. Pójdziemy na łąkę, zapytamy motyla, biodronkę, ślimaka. My jesteśmy motylkami i fruwamy nad kwiatami. Nie. Ach, pająk nas odwiedził. Kochane motylki, zaginęła nasza córka mała, która nas nie widziała. Czyście jej nie widzieli? To taki nieswojny zielony bomber mały. Wczesnym rankiem żabka mała poranną rosę spijała, potem w bucie się taplała, w belka z osą grała. Gdzie jest teraz nie wiemy, ale szukać wam pomożemy. Czyście jej nie widzieli? Taki niesfony zielony bomber mały. Widzieliśmy ją rano na łące, jak liczyła kropki na biedronce. Gdzie jest teraz nie wiemy, ale szukać wam pomożemy. Kochane biedronki, zaginęła nasza córka mała, która nas nie słuchała. Czyście nie widzieli?
W południe była z nami i jak graliśmy kropeczkami. Może bawi się z pszczółkami albo rozmawia z mrówkami. Gdzie jest teraz, nie wiemy, ale szukać wam pomożemy. Tam są żabka razem z bocianem. Nic żabce nie zrobiłem, tylko ją przyprowadziłem. Zabłądziła bidulka mała i bardzo za wami płakała. Żaby nie dość, że są małe, zielone, to mają suche kości. A poza tym mam po nim zgagę i niestrawności. Wolę skoczyć do baru przydrożnego i zamówić hamburgera wielkiego. To są dopiero przysmaki, a nie tam żaby i ślimaki. W takim razie wielkie podziękowania składamy i na ucztę zapraszamy. Będzie kiełbasa z grilla, boczek, hot dogi, przyjdź panie Boćku drogi. Przyjdę na pewno, jak będą takie przysmaki. Boćku, zabierz ze mnie dzieciaki. A ty, żabko, już nigdy więcej nie wychodź z domu sama, bo możesz spotkać złego bociana. Słuchaj lepiej, ojca, matki. Jak to robią inne dziadki? Wiem, że bardzo źle zrobiłam i niegrzeczna byłam. Przeze mnie to całe zamieszanie. Wybaczcie, drodzy rodzice, panowie i panie. Ale tak już dzieci mają, że dużo rozrabiają, a mało słuchają. Od tej pory żabka mała, rere, kumku, swych rodziców już słuchała, rere, kumku, bęc. Z tej blajeczki mery mamy, rere, kumku, trzeba zawsze słuchać mamy, no i taty też. I nieraz wylewałaś łzy. Już pora mu własną drogą iść. Mamo, moja mamo, patrz na mnie, nie roń łez. Niech twoja miłość dziś do szczęścia prosto wiedzie mnie. Mamo, moja mamo, patrz na mnie, nie roń łez. Dla ciebie moje szczęście najważniejsze w życiu jest. Jest na świecie ten, ktoś tak bardzo bliski, ktoś, kto w moim sercu zawsze miejsce ma. Ktoś, kto mnie nauczył stawiać pierwsze kroki, podał mi słoń dłoń i przeprowadził świat. To dzięki wam mam teraz to, co mam. To dzięki wam wspanialszy jest mój świat. Niech dobry Bóg was strzeże, niech wam da siłę i zdrowie, byście mogli żyć 100 lat. Istotnym elementem festynu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Moja rodzina, mój dom.
Prace są bardzo różnorodne i co roku nas naprawdę zadziwiają, swoją uczniowie zaskakują swoimi możliwościami, bo są zabawy, takie zabawy artystyczne pokazane właśnie i pędzlem, i farbą, i plasteliną, i materiały sypki, także jest bardzo ogromna różnorodność. Tych prac napłynęło aż ponad 80. Mama, tata patrzeli jak rosnę, gdy popełniam błędy radosne. Szczęśliwi mimo wielu trosk wyznaczali mą drogę przez los. Moi kochani rodzice, dziękuję wam za trud wychowania, dziękuję wam za wasze starania, by w mym życiu nie było łez. Najdrożsi jedyni rodzice, idę dla was z dumą przez świat. Dziękuję kochani rodzice, waszą miłość w sercu ciąż mam. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników szereg ciekawych konkursów i zabaw. Po części artystycznej zawsze się wspólnie bawimy, a więc przechodzimy do zabaw takich typowo sportowych i rywalizacji. Do tej rywalizacji włączamy się wszyscy, a więc będzie zabawa wspólna z chustą klanzy, różne konkurencje takie sportowe, tor przeszkód. I oczywiście będziemy przybliżać, żeby tak jak się zachować w trudnych sytuacjach, więc tutaj taka krótka lekcja z pierwszej pomocy. W atmosferze radości, śmiechu, rywalizacji, ale przede wszystkim wspólnej zabawy wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie bawili się na czwartym już festynie rodzinnym.